To już klient jest sobie, klient. Tak sytuacja się przedstawia. Tak sytuacja się przedstawia, na pewno zacytujesz wszystkie słowa tej piosenki. Oczywiście, że zacytuję wszystkie słowa tej piosenki. A tych słów nie używasz pip. Nigdy? Używa. No więc ja też. Nie. To znaczy, ja miałam problem zupełnie odwrotny niż rzeczywiście. Ja miałam stanowczo za dużo tekstów. Nie wiedziałam, co zrobić, żeby to zmieścić. Natomiast jeśli chodzi o wulgaryzmy tak zwane, ja wyrzuciłam jedno z tych słów, które służy tu według mnie jako przecinek. I stwierdziłam, że nie jest konieczne, natomiast cała reszta jest tam, prostu... żeby się dowiedzieć. O właśnie. To jest dla podkreślenia dramatyzmu sytuacji. Ja rozumiem, ja twierdzę, że dramatu. W ten sposób nie muszę podkreślić. Nie, no oczywiście. Dużo mówią w każdym razie na scenie, tekstu było za dużo dla pani Małgosi, za mało dla warszawskiego deszczu. I jest w tym pewne znamie stylu, który reprezentujecie, bo hip-hop operuje słowem jako narzędziem wokalnym. Mówi jak śpiewa, śpiewa jak mówi. No właśnie, a nie warto, żeby trochę nauczyli się śpiewać? Nie, twierdzę, że nie. A po co w tej muzyce, po co? A może powinni pójść do profesora, żeby im powiedział, że ABC i tonacja i te wszystkie sytuacje. Bzdura, po pierwsze bzdura, po drugie, jeśli nie daj Boże, by dali się na to namówić, to prawdopodobnie ze szkodą dla siebie. Piękne słowa. No to dobrze, w takim razie za chwileczkę zobaczymy, jak wyjdzie wykonanie wokalistki rockowej, właśnie hip-hop. Zapraszamy na scenę. Chwila próby i zobaczymy, jak ten ostry numer będzie wyglądał. Może spróbuję, z wielką tremą. W wykonaniu pani Małgosi, zapraszamy. Come on. O Boże. Aluminium szeleści. Czekaliście w napięciu na to wykonanie. Straszne. Ale bardzo fajnie było. Jesteśmy mili. Bardzo. Pani Małgosiu, warto było się spotkać z takimi młodymi wywrotowcami? Wygirliszkami? oczywiście, że warto. Ja z dużą chęcią... Dla mnie jest to muzyka autentyczna. Z tego powodu zawsze chętnie spotkam się z kimś, kto mówi prawdę. Czy po tym spotkaniu rok od hip-hopu jest tak odległy? Wciąż jest odległy, ale... To jest kompletnie inna muzyka. Ale rockowcy od hip-hopowców już mniej. Już mniej, na pewno. No bo już przeszli to. Są starsi. Teraz już zupełnie w takim razie to połączymy was na scenie. Zaprosimy was wspólnie na scenę. Żebyście razem wykonali jeden utwór z repertuaru Małgorzaty Lawa z pierwszej solowej płyty Alchemia, tak? Tak, i na dodatek jest to bardzo spokojny numer. Włączymy się w ten utwór. Więc spokojnie, panowie. A my już nie będziemy przeszkadzać. Witam, żegnamy już niestety, chciałem przywitać, a żegnamy naszych widzów. Jeszcze te parę minut z artystami naszymi na scenie. Przypominamy, że czekamy na wasze opinie na temat dzisiejszych wykonań. Które wersje były ciekawsze? Czy te oryginalne, czy te właśnie po zmianie, zamianie? Tym razem seniorzy bardzo zaskoczyli juniorów, juniorzy seniorów również. Dzwońcie do nas, piszcie e-maile i kartki pocztowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a teraz ten bonus. Czyli wspólnie na scenie hip-hop i rock. Zapraszamy i żegnamy się. Do widzenia, do zobaczenia.